Cześć! Dzisiaj witamy się z Wami w plenerze, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, bo zimą niestety w domu o nie nieco trudniej. Dokładnie, dlatego mamy dla Was kilka propozycji na domowej roboty odświeżacze powietrza, które będą pięknie naturalnie pachniały i pięknie wyglądały. Zapraszamy! Zapach w kulkach bez problemu można sobie kupić w sklepie, ale można go też wykonać w domu za wiele mniejsze pieniądze, a efekt będzie identyczny. Oglądajcie! Do naczynia wsypuję połowę puszki kulek, które znajdziecie w każdej kwieciarni. Zalewam je wodą i zostawiam na kilka godzin, aby napęczniały. Gotowe kulki przekładam do wybranego naczynia, na przykład do ładnego słoika, i dodaję kilka kropli olejku zapachowego. Na wierzch zamiast nakrętki można nałożyć gazik, kawałek ozdobnego materiału lub kawałek papieru ozdobnego nakłutego szpilką, aby zapach wolniej się uwalniał. Kulki wystarczą co najmniej na miesiąc, ale należy regularnie dodawać kilka kropli olejku, aby podtrzymać intensywność zapachu, na którym nam zależy. Uwierzcie mi, że warto zadbać o to, aby powietrze w naszych czterech kątach było świeże i przyjemne. Od razu zmienia się nastawienie do życia. A żeby przygotować domowy odświeżacz, wcale nie potrzeba wielu składników. Zobaczcie. Na początku do gorącej szklanki wody wsypuję opakowanie żelatyny i ją energicznie mieszam aż do całkowitego rozpuszczenia. Teraz mogę wsypać odrobinę barwnika spożywczego oraz dolać mieszankę olejków eterycznych. Ja dodałam kilkanaście kropli olejku sosnowego i kilka kropli cytrynowego. Wszystko mieszam i przelewam ostrożnie do kieliszków do wina. W tym momencie możemy dolać kieliszek wódki, aby przedłużyć działanie zapachu. Na koniec dosypuję trochę brokatu, aby całość nabrała połysku, i odstawiam do ostygnięcia, aby żelatyna całkiem stężała. Według mnie tak przygotowany odświeżacz już wygląda naprawdę ciekawie, ale możecie go udekorować według własnego uznania. Pokażę Wam, jak połączyć zapach świecy ze stylową ozdobą, która ustawiona w salonie albo w pokoju nie dość, że zmieni jego zapach, to jeszcze wygląd. Zobaczcie. Na początku przecinam na pół plastikowe butelki i ich wnętrze spryskuję olejem. Teraz rozrabiam gips budowlany zgodnie z opisem na opakowaniu i wlewam go do połowy wysokości odciętych butelek. Lekko przechylone opieram i zostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie roztapiam stare świece i dodaję do nich ulubiony olejek eteryczny. Wosk wlewam na zaschnięty gips, wkładam knoty i zabezpieczam je patyczkami. Całość zostawiam do zastygnięcia. Następnie rozcinam butelki i wyjmuję gotowe świece. Na koniec pozostało lekko oszlifować część gipsową i gotowe. Pachnąca ozdoba jest już gotowa. Pamiętajcie tylko, że zapach domowego odświeżacza nie jest taki mocny jak w przypadku kupionego i gotowego produktu, ale za to nie jest on szkodliwy dla Waszego zdrowia. Jeżeli podobnie jak nam uda Wam się znaleźć w domu kilka starych, nieużywanych, kolorowych świec, to możecie sobie zrobić z nich naprawdę atrakcyjną dekorację do pokoju. Dokładnie i wcale nie jest to trudne. Zaraz zobaczycie. Do stopionych świec dodajemy naturalny olejek eteryczny. Teraz na papier do pieczenia lub folię wylewamy niewielkie krople wosku. Kiedy wosk zaczyna stygnąć, zbieramy krople i formujemy je na knocie tak, aby powstał kształt kwiatka, po czym odkładamy je do zastygnięcia. Takie różyczki mogą ładnie udekorować szklany wazon z kwiatami, ozdobną tacę lub stać w dowolnym miejscu Waszego pokoju. Dobrej jakości odświeżacze powietrza nie należą do tanich i nie pachną tak długo, jak zapewnia o tym producent. Dlatego zachęcamy, abyście spróbowali zrobić sobie własne w domu. Oprócz tego warto mieć rośliny kwitnące, które zapewnią bieżącą aromatyzację powietrza, no i będą ładnie wyglądać. Na dobry początek sprawdzą się jaśmin, gardenia czy lawenda. Powodzenia!